Jest pomysł, że wkładamy nosze i... Wchodząc do przestrzeni zamkniętych, macie być cały czas asekurowani. Pożar z definicji to niekontrolowany proces palenia w miejscu tego nieprzeznaczony. To są ugry. Dzień Bezpieczeństwa służy po to, żeby uświadomić ludziom, że zdarzają się wypadki na budowie. Pokazuje też, jak zapobiegać tym wypadkom i żeby było lepiej i bezpieczniej. Prowadzone były ćwiczenia. Założenie polegało na ewakuacji osoby poszkodowanej. W tym przypadku była to osoba z zatrzymaniem krążenia. Ewakuacja osoby poszkodowanej w dźwigni. Technikami linowymi opuściliśmy osobę poszkodowaną na poziom zero, skąd miał zostać przekazany ratownikom medycznym. Halo, słyszysz mnie? Potrząsamy. Zabezpieczamy z jednej i z drugiej strony. Szkoliliśmy się dzisiaj bardzo praktycznie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Tydzień Bezpieczeństwa w Airbudzie ma na celu przede wszystkim przypomnieć kadrze airbudowskiej, jak i wszystkim podwykonawcom, podstawowe aspekty BHP. Aktualnie na naszym zapleczu trwa przegląd firmy Faraon, gdzie pokazujemy, w jaki sposób można korzystać z tych elementów, w jaki sposób to usprawnia pracę oraz daje bezpieczeństwo podczas wykonywania tych zajęć. I teraz zobaczcie, pomimo tego, że jest to sorbent zasączony, dalej się pali. Po co się szkolimy? I po to robimy to w formie praktycznej, żeby świadomość pracownika się zwiększała. Bo pracownik świadomy to pracownik bezpieczniejszy. W dniu dzisiejszym przeprowadzimy sobie takie podstawowe szkolenie z zakresu działań użycia sprzętu gaśniczego typu gaśnica. To są tak zwane grupy pożarów, tak? Co daną gaśnicą możemy gasić, tak? Ciała stałe. O, dokładnie, super. B to co to? Ciecze palne, ciała stałe. Ciała stałe to C, gazy, D, metale, tak, lekkie. W dniu dzisiejszym przeprowadzamy szkolenie z praktycznego gaszenia pożarów, badanie USG jamy brzusznej. Dzięki badaniu chcieliśmy uświadomić pracownikom, jak ważna jest profilaktyka wykonywania badań. Przesunąłem się tylko 10 cm, jak zmieniła mi się kultura pracy. Czyli takie rzeczy musimy już przewidywać w momencie, kiedy zanim zaczniemy pracę. Pamiętajcie, że tu macie zespół i gościa z wyciągarką, który może go powoli wyciągać. Bierzemy ręce w ten sposób, jeżeli nie mamy na czym go położyć, i transportujemy go w taki sposób na rękach i wyciągamy go, tak? No dobra, to dwie osoby. Po dwie osoby na bokach tej konstrukcji. Większość prac, które prowadzimy na terenie elektrociepłowni, są wykonywane w przestrzeni zamkniętej. Dlatego chcieliśmy pokazać, w jak bezpieczny sposób należy się ewakuować zwalczaka oraz komory palenistowe. Bezpieczeństwo pracowników jest wartością nadrzędną i musimy dbać, żeby każdego dnia nasi pracownicy pracowali i wykonywali pracę w sposób bezpieczny.